Sportowy weekend zaczynamy w Opolu już dziś po południu. Po raz ostatni w tej rundzie kibiców czekają emocje na stadionie przy ulicy Oleskiej. W pierwszej lidze zagrają Odra Opole z ŁKS-em Łódź, czyli sąsiedzi w tabeli. No przygotowania już, że tak powiem, jakby za nami. Dzisiaj już tylko czekamy na puentę. No jak zawsze powiem, nie zawsze mi pewnie wszyscy wierzą, że naprawdę przyzwoicie, ale no jesteśmy całkiem przyzwoicie przygotowani do tego meczu. Jedyne co, nigdy nie lubię o tym opowiadać, ponieważ weryfikacja zawsze jest na boisku, więc czekam na to, jak chłopcy zareagują po prostu na to, co się wydarzyło w ostatnim meczu. ŁKS drużyną nieobliczalną. Trochę tak, no na pewno duże wymagania, na pewno duże oczekiwania wobec zawodników ŁKS-u, ale nikt się na boisku nie położy i mają swoje problemy, jak każdy zespół, ale też mają naprawdę dobrych zawodników. Zobaczymy. No ciężko przewidywać. No jesteśmy bardzo bojowo nastawieni na ten mecz, ale to przede wszystkim trzeba pokazać na boisku. Jak zatem Odra będzie grała przeciwko ŁKS-owi? Jaka jest recepta w takim wypadku, panie Piotrze, na ŁKS? No chcemy zagrać bardzo zdecydowanie, dużo pojedynków, jeden na jeden, bardzo mocno wygrać te pojedynki, bo każdy pojedynek, że tak powiem, jest, to jest przewaga w danej sytuacji, więc tutaj bardzo mocno chcemy zaatakować ŁKS, oczywiście nie zaatakować na hura i polecieć na złamanie skrzydeł, tylko w zorganizowany sposób, ale przede wszystkim nie chcemy dać, że tak powiem, dzisiaj żadnej swobody, tym bardziej, że ŁKS dysponuje zawodnikami bardzo dobrze wyszkolonymi technicznie i to może być ich przewaga pod warunkiem, że my nie zrobimy tego z palcem. Na koniec pytanie dotyczące składu. To będzie inny skład od ostatniego meczu? Będzie się różnił na pewno. Wyjściowa jedenastka na pewno będzie się różniła, ale tego nie chciałbym uprzedzać ze względu na to, żeby wszyscy poczekali na to ze spokojem do godziny meczowej. Spotkanie na stadionie przy Oleskiej rozpocznie się o 18:00. Dzisiaj jeszcze w pierwszej lidze Puszczanie Połomice gra ze Skrą Częstochowa, Arka Gdynia z Pod Beskidziem Bielsko-Biała. Kolejne spotkania w sobotę i niedzielę. W czwartej lidze po pewnej wygranej z Chemikiem Kędzierzyn-Koźle rezerwy Odry zmierzą się w Większycach z Porawiem. Spotkanie jutro od 13:30. Jutro od 13:30 grać będą także nasze zespoły w klasie A. LZS Sławice podejmie LZS Starościn, z kolei Groszmal Opole jedzie do Kadłuba pod Strzelce Opolskie, by zagrać z tamtej LKS-em. Na koniec o piłce amatorskiej, czyli rozgrywkach opolskiej Ligi Orlika. Zespoły z Olą rozegrają ostatnią serię spotkań pierwszej i drugiej ligi. Jak się okazuje, dopiero ona wyłoni mistrza rozgrywek. W tym sezonie to jest naprawdę niepojęte, co się dzieje. Cztery drużyny są jeszcze w grze o mistrza. W niedzielę emocje już od godziny 10:30 będą, gdzie zmierzy się Melon z Wojciobusem. Melon gra o mistrza, Wojciobus gra o utrzymanie. W drugim meczu Zigersi grają o mistrza z Jankersami, którzy spadli, a trzeci mecz to będzie już klucz wszystkiego. Pierwsze Carpe Diem zmierzy się z trzecią Starą Gwardią, czyli po tym meczu już będziemy wiedzieli, kto zostanie mistrzem 17 edycji Olo. Co ciekawe, drużyna Starej Gwardii, która jest na trzecim miejscu, walczy o mistrza, równocześnie może jutro także spaść. W drugiej lidze również jest dosyć ciekawie. Cztery drużyny są jeszcze w grze o awans i myślę, że po trzech pierwszych meczach, które zostają w niedzielę rozegrane, też już będziemy wiedzieli, kto awansuje, a kto będzie grał w barażach. Będzie to kawał dobrej piłki. Serdecznie zapraszam na opolskie Orliki, na Czaplaka, na Toyota Park i do Czarnomocy. Teraz o sportach halowych, ale kontynuujemy wątek piłkarski. W niedzielę o 18:00 derby w Ekstraklasie futsalu. Fit Morning Gredar kontra Dreman Futsal Opole Komprachcice. Jak zwykle zapowiadają się nie lada emocje, zwłaszcza dla trenera Jarosława Patołucha, który ma za sobą pracę w Brzegu, a teraz trenuje nasz zespół. W Ekstraklasie siatkarek dzielnie walczące siatkarki Unii Opole jutro o 19:00 zagrają w Jaskini Lwa, czyli w Rzeszowie, z niepokonanym do tej pory w tym sezonie Developressem. W PGNiG Superlidze piłkarzy ręcznych przerwa dla pierwszego zespołu Gwardii Opole. Natomiast występujące w drugiej lidze rezerwy klubu zmierzą się w sobotę o 17:00 z Wolsztyniakiem Wolsztyn. Pojedynek z liderem grupy w Stegu Arena Opole.